Cześć wam serdecznie, witam z Chiwy. Dojechałem tutaj przez Urgęcz, w mieście, w którym się urodziła Anna German. I 25 km od Urgęczu jest Chiwa. Jest obok mnie mój znajomy Babur, który pokaże, jak wygląda to śliczne miasto. Hi everybody. Hi. Hi from Chiwa to Poland. Główne wejście znajduje się od strony zachodniej. Tutaj właśnie się wchodzi. Zwróćmy uwagę na mury, które otaczają miasto na przestrzeni dwóch, prawie 3 kilometrów. 2200, niektórzy 2800 podają. Chiwa, znajduje się tutaj bardzo dużo różnych medres. Ja tylko wam pokażę takie najważniejsze miejsca. Bo kiedy się wchodzi na Ichankala, czyli na Stare Miasto, trzeba zapłacić za wejście 100 tysięcy somów. No i to jest sprawdzane przy każdym z interesujących nas obiektów. Inner City. The reason why we call it Ichankala or Inner City, because in 1842, Alla Kuli Khan, who was one of the greatest and richest Khan, ordered to build another city just outside from this old city. That was also surrounded with the wall. Oj, tutaj od razu, jak widzimy mapkę, wchodzi się właśnie przez tą bramę, bramę Oto Darwoza, Ota, czyli ojciec Darwoza, brama, brama ojcowska. I tutaj na lewo jest od razu Kuniark i idzie się właśnie w górę, w stronę Juma Mosque, w stronę meczetu piątkowego i tam dalej też jest taki fajny pałac, który też można zobaczyć. Zresztą tutaj jest ponad 50 różnych zabytków w Ichankala, w starym mieście Chiwa, które można tutaj zobaczyć. Mamy tutaj ten pierwszy minaret, który miał mieć 100 metrów wysokości, ale niestety Han, który budował w 1853 roku, zmarł i minaret pozostał niewybudowany. Ma teraz 29 metrów wysokości, a więc tylko 1/3 z tego, co miało tutaj być. O, tu jestem na terenie dawnego pałacu Hanów, Kunia Arch. I takie najładniejsze chyba pomieszczenie to właśnie jest tutaj. Reception hall tak zwany, czyli sala, w której to witano gości, przybyłych. Bardzo ładna majolika, ładne kolory. I tutaj na prawo jest też taka wieża, gdzie za 20 tysięcy somów można wejść i podziwiać Chiwę. Meczet piątkowy Juma Mosque jest bardzo ciekawy, dlatego że znajduje się tutaj 213 kolumn. Jeden z najładniejszych w ogóle meczetów, który jest nie tylko w Chiwie, ale w ogóle. Oj, tu jak się stanie przy mihrabie, to widać wszystkie 213 kolumn. Piękne to jest, piękny mamy tutaj widok. I też była taka idea, żeby osoba, która prowadzi nabożeństwa, żeby też wszystkich widziała właśnie stąd. Kolumny, które tutaj się znajdują, są już z różnego okresu, ale jest 6 najstarszych, właśnie z X wieku. Między innymi ta, przed którą tutaj jestem. No i ostatnie są z XVII, XVIII nawet wieku. A tutaj zobaczcie, para młoda w tradycyjnym ubiorze Chorezmu, bo jestem w Chorezmie. Za 2 dni będą zawierali związek małżeński. Proszę, jestem w pałacu Taszk Hauli, pałac z 1838 roku, a to jest najważniejsza część. Dlaczego? Dlatego, że tutaj był harem. Pięknie wykonany, Han oficjalnie mógł mieć, zobaczmy jakie sklepienie ładne, Han oficjalnie mógł mieć 4 żony, no i oczywiście tyle konkubin, na ile było go stać. Tu jest właśnie pomieszczenie Hana, sypialnia Hana. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. No i tutaj w prawo był korytarz, który prowadził do pokojów poszczególnych
wybranek. Każda z nich musiała jak najbardziej być gotowa na to, że Han wybierze w danym momencie ją, więc każda musiała i ładnie pachnieć, być przygotowana. Natomiast tutaj, jak się troszeczkę pochodzi, zwróci się uwagę między innymi na takie ciekawe symbole, jak chociażby symbol swasti, symbol szczęścia, swastyka. To jest, to był również symbol Choryzmu, Hanatu Choryzmskiego, a Chiwa właśnie była stolicą tego Hanatu. Piękne miejsce. O, jak po drugiej stronie się wychodzi właśnie na wschodnią część. Tutaj dawniej był bazar. Bazar został wyrzucony w zeszłym roku. A plac, na którym miejsce był bazar, to tutaj odbyła się targ niewolników, bo Chiwa była znana z handlu niewolnikami. Teraz będą tutaj budowane hotele, jakieś rzeczy, które są potrzebne turystom. Proszę, dziewczynki się przysłuchują, co tutaj opowiadam. I tutaj mamy Islam Hodża, minaret Islam Hodża, medresa. Minaret, który ma 57 metrów wysokości, można na niego wejść. I stąd widać całą Chiwę, wejście kosztuje 50 tysięcy somów. Jest to najwyższy minaret w całym Uzbekistanie. I widać stąd Chiwę i pustynię Kizyl-Kum. A po przeciwnej stronie szkoła rosyjska. Z tego pięknego miejsca chciałbym Was pożegnać z Uzbekistanu. Jutro ruszam do Turkmenistanu, to będzie moja druga wizyta w Turkmenistanie. Natomiast Chiwa jest bardzo ładnym miastem, bardzo lubię Chiwę. Polecam Wam, żebyście tutaj jednak mimo wszystko, że leży dosyć daleko, bo 6 godzin jazdy, 6-7 godzin jazdy od Buchary, to jednak mimo wszystko warto tutaj zaglądnąć. Mój znajomy Babur pytał się o Annę German w Urgenczu. No nie ma tam żadnej jednak tablicy upamiętniającej właśnie miejsce, gdzie się urodziła. Natomiast przyjeżdżajcie do Chiwy, bo naprawdę warto. Pozdrawiam Was i do zobaczenia już z Turkmenistanu. Nocą Chiwa też jest bardzo ładnie podświetlona, więc warto wyjść sobie jeszcze, jak macie możliwość, na taki wieczorny spacer.